Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Sprawa Dariusza Przywieczarskiego to symbol zła III RP, mówił premier Mateusz Morawiecki w Opolu. Wyrok jednego z mózgów afery FOS złagodził ten sam sędzia, który później orzekał w sprawie korupcji byłej poseł PO Beaty Sawickiej, za każdym razem na korzyść oskarżonych. Przez lata pozostawał bezkarny. Pan Dariusz Przywieczarski mówił o sobie, że jest Napoleonem polskiego biznesu. Dziś ma więc swoje Waterloo. Waterloo, bo jest już w Polsce. Teraz trafi za kratki. W 2005 roku Sąd Okręgowy orzekł karę 3,5 roku więzienia dla Dariusza Przywieczarskiego za wyprowadzenie 1,5 miliona dolarów z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Rok później, w 2006 roku, ten wyrok został złagodzony do 2,5 roku. W składzie sądu apelacyjnego był pan sędzia Paweł Rysiński, który akurat chyba w 2013 roku wydał wyrok w sprawie o korupcję pani poseł Beaty Sawickiej. Czy to jest przypadek? To pytanie retoryczne. Nie ma takich przypadków. Sądy nie działały, ponieważ roiło się w tych sądach od agentów bezpieki wojskowej, od ludzi uzależnionych, na których były materiały kompromitacyjne, albo od ludzi pochodzących z desertowych rodzin. Za drugi z zarzutów, wyprowadzenie miliona dolarów, Dariusz Przywieczarski otrzymał kolejne 2,5 roku. Łącznie za kratkami spędzi zaledwie 3,5 roku. FOS to matka wszystkich afer, bo jedna bezkarność pociągnęła za sobą kolejne afery. Fundusz powstał po to, by wykupić długi zaciągnięte jeszcze w PRL-u. Te długi po zaniżonej wysokości były wykupowane przez fikcyjne spółki, przez podstawione osoby. Można powiedzieć, ludzie jeszcze genetycznie z PRL-u, którzy wiedzieli, w jaki sposób można na tym zarobić, okradli państwo polskie. Dlatego afera FOS to symbol zła III Rzeczpospolitej i równie symboliczne jest zatrzymanie Dariusza Przywieczarskiego. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Do Polski poprzez nasze konsekwentne działania, poprzez potwierdzony tym samym sojusz polsko-amerykański, ściągnięty został jeden z największych oligarchów, ojców chrzestnych tej polskiej oligarchii. Bo zeznania Dariusza Przywieczarskiego mogą pociągnąć na dno autorytety gospodarcze III Rzeczpospolitej. To księga informacji, wskazuje publicysta Witold Gadowski. Mam nadzieję, że już czuje oddech Przywieczarskiego na swojej szyi pan Leszek Balcerowicz, pan Dariusz Rosati i kilku innych uchodzących za mentorów działaczy gospodarczych i politycznych. Prawo nie pozwala jednak na to, by osądzić kolejnych winnych, nawet jeśli pojawią się nowe fakty. Problem stanowi upływ czasu, ale też zmiany, jakie wprowadziła Platforma pod koniec swojego urzędowania. Bo to cicha amnestia, mówi minister Zbigniew Ziobro. Pomimo 3 lat rządów, Prawo i Sprawiedliwość nadal nie zapewniło prawnej ochrony dzieci nienarodzonych. Obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję utknął w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Mija także 10 miesięcy od złożenia przez posłów PiS-u wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozpatrzenie niekonstytucyjności przepisów dopuszczających tzw. aborcję eugeniczną. W listopadzie ubiegłego roku do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję, pod którym podpisy złożyło ponad 830 tysięcy osób. Do dziś nie wyszedł on z sejmowej komisji, a przez ten czas zabijano kolejne nienarodzone dzieci, mówi Magdalena Łońska z Fundacji Życie i Rodzina. Dnia na dzień niestety to oznacza, że giną kolejne dzieci. To jest kolejna trójka dzieci dziennie. To są tak naprawdę straszne wiadomości, tak? W naszym państwie trwa zabijanie dzieci w świetle prawa. Postawą rządu zawiedziona jest również obrońca życia, dr Zofia Pomirska. Wszystko to sprawia wrażenie takiej trochę gry na zwłokę. Nie wiem, czy chodzi o dociągnięcie do wyborów, bo temat jest trudny. Widzimy, że coraz bardziej deklaracje wcześniej składane, obietnice rozmijają się z stanem faktycznym. Również w listopadzie w ubiegłym roku grupa ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niekonstytucyjną tak zwaną przesłankę eugeniczną. To ona umożliwia wykonanie tak zwanej legalnej aborcji, gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka. Inicjatorem wniosku był poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Sprawa jest już od 10 miesięcy w Trybunale Konstytucyjnym i mam nadzieję, że wkrótce zapadnie orzeczenie. Tym bardziej, że i Sejm wyraził swoje stanowisko zgodne
z naszym wnioskiem i prokurator generalny w maju także przedstawił swoją opinię. Dlatego Instytut Ordo Iuris wystosował dwie opinie do Trybunału Konstytucyjnego, które mają wpłynąć na przyspieszenie korzystnej dla życia decyzji Trybunału. Pierwszą opracowali eksperci z Ordo Iuris, mówi dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. Dotyczy przede wszystkim niezgodności przepisów pozwalających na aborcję eugeniczną z polską ustawą zasadniczą, z uwzględnieniem szerokiego omówienia dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W opinii zaznaczono, że konstytucja oraz liczne umowy międzynarodowe gwarantują prawną ochronę życia i nie wprowadzają żadnych ograniczeń ze względu na wiek i stan zdrowia. Druga opinia dotycząca prawa międzynarodowego poparta została przez 38 organizacji polskich i międzynarodowych. Jak podkreśla dr Marcin Olszówka z Ordo Iuris, w przeszłości Trybunał Konstytucyjny już wielokrotnie opowiadał się za życiem. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że z gwarancji praw, z katalogu praw człowieka, który jest zawarty w rozdziale drugim Konstytucji, wynika zasada interpretacyjna in dubio pro vita humana, czyli wszelkie wątpliwości należy rozstrzygnąć na korzyść ochrony życia ludzkiego. Jednak problem aborcji leży także po stronie lekarzy, zauważa Maria Madis z Voice of the Family w Wielkiej Brytanii. Lekarze często zalecają aborcję, nie wskazując na jej skutki. W sytuacjach stresowych często wiąże się to z brakiem otrzymania odpowiedniego wyjaśnienia dotyczącego konkretnej diagnozy, tego jakie są jej konsekwencje, także w sytuacjach, kiedy kobieta nie może zrozumieć w pełni tej informacji, nie jest ona przedstawiona jasno. Przeciwnikiem tak zwanej aborcji jest ginekolog dr Jarosław Pająk. Jak zauważa, za decyzją aborcji często stoi zła sytuacja materialna kobiety. Czy będzie nas stać na to, żebyśmy stworzyli warunki dla kobiet, które pragną donosić ciążę, a same są postawione w sytuacji życiowej, gdzie tych środków do życia nie mają? Trybunał Konstytucyjny nie jest zobligowany do zajęcia się wnioskiem w konkretnych ramach czasowych. Przed komisją śledczą do spraw Amber Gold stanie dziś były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski. To drugie podejście do jego przesłuchania. W czerwcu Arabski nie stawił się przed komisją, usprawiedliwiał się sprawami zawodowymi. Tomasz Arabski to zaufany człowiek Donalda Tuska. Był on szefem jego kancelarii. I to właśnie o jego działania w sprawie Amber Gold, gdy sprawował tę funkcję, chcą zapytać sejmowi śledczy. Chodzi m.in. o notatkę dotyczącą tej piramidy finansowej, jaka w maju 2012 roku trafiła do kancelarii premiera. Ówczesny szef ABW wysłał ją do 6 najważniejszych osób w państwie, m.in. do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz ministra finansów Jacka Rostowskiego. W dokumencie ABW alarmowało, że Amber Gold to piramida finansowa, a środki klientów wyprowadzane są do należących do spółki linii lotniczych OLT Express. Sejmowi śledczy będą pytać Arabskiego, jakie działania podjął po otrzymaniu tej notatki. Był on bowiem pierwszą osobą w kancelarii, która w imieniu premiera zapoznała się z tym dokumentem. Kluczowe jest także pytanie, jakie wytyczne Arabski otrzymał w tej sprawie od Donalda Tuska. Marszałek Senatu kontynuuje wizytę w Austrii. Dziś spotka się z przedstawicielami Kościoła oraz organizacjami, które na miejscu zajmują się problemami Polaków. Te problemy będą też tematem rozmowy Stanisława Karczewskiego z przewodniczącą austriackiego Bundesratu. Będę rozmawiał o naszych relacjach bilateralnych, będę rozmawiał o współpracy między naszymi parlamentami, będę rozmawiał o współpracy między grupami przyjaźni polsko-austriackiej, austriacko-polskiej. Będę rozmawiał również o oświacie w Austrii, w kontekście oświaty polonijnej. Mamy tutaj kilka próśb, pomysłów, które pani przewodnicząca jej przedstawię. Pozwolą te propozycje rozszerzyć nauczanie i zwiększyć ilość dzieci uczących się w szkołach austriackich języka polskiego. Wybory parlamentarne w Szwecji zakończyły się wygraną Partii Robotniczej Socjaldemokraci. Zdobyła ona niemal 30% wszystkich głosów. Na drugim miejscu znajduje się konserwatywno-liberalna Umiarkowana Partia Koalicyjna. Najmniej głosów otrzymało Ugrupowanie Szwedzkich Demokratów. Żaden z bloków nie ma większości w szwedzkim parlamencie, dlatego teraz konieczne jest zbudowanie koalicji pomiędzy ugrupowaniami.
Frekwencja w wyborach wyniosła prawie 85%. Rozkład głosów, jakie otrzymały poszczególne partie, spowodował niemałe zamieszanie. Rządząca Szwecją Partia Robotnicza Socjaldemokraci zwyciężyła z wynikiem niemal 29%. Drugie miejsce zajęła konserwatywno-liberalna umiarkowana partia koalicyjna, która otrzymała 19,8%. Trzecie miejsce należy do szwedzkich demokratów z wynikiem prawie 18%. Najbardziej odpowiedzialny teraz tok działań to nie spekulacje. To nie jest tak, że różne partie zamkną się teraz na swoich pozycjach, ale pozwolimy wspólnie, aby silna szwedzka demokratyczna machina zaczęła działać. Do czasu otwarcia parlamentu zostały nam 2 tygodnie. Jako premier będę pracował spokojny. Zaznacza dotychczasowy premier kraju. Dodał też, że on i jego rząd będą dążyli do przekroczenia dotychczasowego podziału na bloki czerwono-zielony i centroprawicowy. Obecny rozkład głosów nie daje większości w szwedzkim parlamencie żadnej z partii. Dlatego niezbędne będzie teraz wiązanie sojuszy i koalicji. Jestem gotowy do podjęcia rozmów z pozostałymi partiami. Jestem także gotowy do negocjacji i podjęcia współpracy. W szczególności zapraszam lidera umiarkowanej partii koalicyjnej do rozmowy o tym, jak Szwecja powinna być rządzona w przyszłości. Mówił przewodniczący szwedzkich demokratów, prawicowego ugrupowania znanego ze swoich antyimigranckich poglądów. Partia proponowała także w tym roku zorganizowanie referendum na temat wyjścia Szwecji z Unii Europejskiej. Możliwe, że demokraci otrzymają teraz 62 mandaty w 349-osobowym parlamencie. To, co tu widzimy, to polityczne trzęsienie ziemi, bardzo rzadkie dla szwedzkiej historii politycznej. Myślę, że przywódcy dwóch wielkich partii, socjaldemokratów i umiarkowanej partii koalicyjnej, muszą usłyszeć ten sygnał od Szwedów, zmienić politykę na taką, jaką Szwedzi chcą widzieć. Chcą oni zobaczyć prawdziwą zmianę, muszą podjąć z nami dialog, rozpocząć dialog również ze szwedzkimi demokratami. Przy obecnym rozdziale mandatów koalicja partii lewicowych może liczyć jedynie na 144 miejsca w szwedzkim parlamencie, zaś prawicowy sojusz bez szwedzkich demokratów na 143. Zdaniem przewodniczącego umiarkowanej partii koalicyjnej dotychczasowy premier Szwecji powinien podać się do dymisji. Nie będę omawiał dokładnych i ostatecznych wyników wyborów z moimi kolegami z innych partii sojuszu. Razem podejmiemy decyzję o tym, jak powinniśmy stworzyć nowy i lepszy rząd w Szwecji. Zadanie to zaczyna się dosłownie jutro. Nie będzie to łatwe i wystawi na próbę zdolności socjaldemokratów do wzięcia odpowiedzialności za kraj w opozycji. Póki co żadna z partii nie zadeklarowała chęci współpracy ze szwedzkimi demokratami. Według ekspertów Szwecję czekają teraz długie polityczne negocjacje. Na teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Życzę dobrego dnia. Do zobaczenia.